Nie żyje Czesław Lasota. Grał w popularnych filmach i serialach. Nie żyje Czesław Lasota. Znany aktor, miał 89 lat. O śmierci Czesława Lasoty poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Aktor związany był z wieloma teatrami w Polsce i miał na koncie mnóstwo filmowych i serialowych ról. Uchodził za aktora charakterystycznego. Widzowie kojarzyć go mogą z takich produkcji, jak Kariera Nikodema Dyzmy, Szatan z siódmej klasy, Nie lubię poniedziałku, Lalka, czy Noce i dnie. Artysta miał 89 lat. Nie żyje aktor Czesław Lasota. Odszedł aktor Czesław Lasota, którego publiczność znała z desek wielu teatrów oraz z mnóstwa charakterystycznych ról w popularnych filmach i serialach. O śmierci artysty poinformował w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich. Czesław Lasota zmarł w wieku 89 lat. Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł Czesław Lasota, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy. Spoczywaj w pokoju, napisano na stronie ZASP na Facebooku. Czesław Lasota, w czym grał? Czesław Lasota urodził się 8 sierpnia 1932 rok w Łodzi. W 1959 roku ukończył studia w tamtejszej szkole filmowej. Na scenie zadebiutował jeszcze przed ukończeniem studiów aktorskich. To właśnie teatr był częścią jego artystycznej drogi, którą najbardziej ukochał. Na przestrzeni lat był związany z wieloma teatrami w całej Polsce, m.in. polskim w Bielsku-Białej, bałtyckim w Koszalinie, łódzkiej estrady, imienia w Chorzycy w Toruniu, polskiego w Bydgoszczy, ziemi opolskiej w Opolu, narodowego, dramatycznego w Warszawie, dramatycznego w Elblągu. Lasota grywał głównie role epizodyczne i drugoplanowe, choć każda z nich była bardzo charakterystyczna i zapadała na długo w pamięci widzów. Aktor pojawił się w wielu filmach, jak Nikodem Dyzma, Obserwator pojedynku zapaśników, Szatan z siódmej klasy, Chudy, Hydrozagadka, Kolega Walczaka, Nie lubię poniedziałku, Pomocnik dźwigowego, Nocą roznoszący mleko, Kariera Nikodema Dyzmy, Szofer Ignacy, czy Dolina Isy, Szaty Belko. Nie stronił również od seriali. Można było go zobaczyć choćby w Zaklętym Dworze, Lokaj hrabiego Żywierskiego, Lalce, Rezydentu Prezesowej, Nocach i Dniach, Aleksander, Lokaj Wojnarowskiego, 07 Zgłoś się, Szatniarz, czy Alternatywach 4, Różdżkarz. Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 2005 roku. Zagrał wówczas w serialu Mrok.